jaka jest według Pana rola młodzieży w Inowrocławiu? Nie do końca wykorzystana. Mało energii udało się wygenerować niestety przez reprezentację Młodzieżowej Rady Miasta. Mało energii się udało wygenerować. Ja powiem szczerze, że obserwując to w minionych latach, widziałem mocno zróżnicowaną dynamikę działań tych środowisk młodzieżowych, o których tu mówimy. Ale to też może wynikać z faktu, że nie do końca te oczekiwania młodzieży są należycie wyczute, zdiagnozowane. Chciałbym, żeby młodzież miała nieco więcej alternatywnych możliwości, nie wiem, spędzenia czasu, rozrywki. Może teraz przejdźmy do pytania o Pana kandydaturę. Dlaczego postanowił Pan kandydować i jak szacuje Pan swoje szanse na zwycięstwo? Nigdy nie byłem hazardzistą i nigdy w życiu nie zagrałem u bukmachera. Totolotka kupiłem parę razy w życiu, ale bez powodzenia widać. Natomiast dlaczego zdecydowałem się kandydować? Zacząłem od takiej kwestii, którą tu przytoczę. Zdecydowałem się kandydować, dlatego że chcę kandydować. Dlatego, że chcę. Ani rodzina, ani znajomi, ani przyjaciele mnie do tego namawiać nie musieli.